Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Oktawa Wielkiej Nocy i słowo Kleofas. Spotkałem się z Kleofasem na tej modlitwie i spotkanie z Kleofasem pokazało mi człowieka smutnego, zawiedzionego, człowieka, który jest rozgoryczony, człowieka, który nie dość, że nie spotkał zmartwychwstałego, nie, inaczej. Jeszcze gorzej. Spotkał, ale nie rozpoznał. I wszystkie tego frustracje wynikały właśnie z tego, że nie spotkał się ze zmartwychwstałym. Jeśli w naszym sercu, tak sobie pomyślałem, tym sercu chrześcijańskim, jest wiele takiego duchowego smutku, rozgoryczenia, jakichś zawiedzionych nadziei i tak dalej, to może oznaczać, że nie spotkaliśmy zmartwychwstałego, że nie doszło do spotkania, że jesteśmy jak Kleofas, że nosimy imię Kleofas. No i wtedy możemy iść do Emaus i dalej i pozostaniemy takimi, którzy tak naprawdę Pana nigdy nie spotkali. Dlatego jeżeli rozpoznajemy, słuchajcie, modląc się tym słowem, to rozgoryczenie, zawiedzenie, ten smutek, który towarzyszył Kleofasowi, to prośmy Ducha Świętego, aby On otworzył nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym, bo tylko spotkanie ze Zmartwychwstałym może nas uleczyć tak, jak uleczyło Kleofasa. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.